dość. Poczekaj. W 2005 roku, w 60. rocznicę przyjazdu naszych mieszkańców, wbrew swej woli, z Barysza na ziemię zachodnie do Smardzowa, osłoniliśmy pamiątkową tablicę. Co roku z tej okazji organizujemy uroczystość, która przypomina naszym młodym pokoleniom, naszym dzieciom, o naszej historii, o naszych korzeniach. Dwa lata później ustanowiliśmy symbole naszej wsi. Nawiązują one do historii naszych ziem. Jest to postać świętego Dominika, Smardzu. Od XIII do XVIII wieku był we władaniu zakonu dominikanek, którego patronem był właśnie święty Dominik. A słońce jest to historyczny symbol Podola. Nawiązuje do historii mieszkańców. W tym roku mamy wyjątkową uroczystość. Chcemy uzupełnić nasz napis na istniejącej tablicy i dać odpowiedź na pytanie, dlaczego wbrew swej woli opuścili swe domy w naszym Paryżu, na Kresach i usiedlili się tutaj na dolnośląskiej ziemi. Jest to niewątpliwie lekcja historii dla tych wszystkich, którzy niewiele wiedzą o korzeniach, o naszych korzeniach. Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszej uroczystości. Witam naszych znamienitych gości. Witam księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Brawo. Ojciec księdza Tadeusza urodził się w Monasterzyskach. To jest 10 km od naszego Barysza. Także jak tylko powiadomiłem się, że coś takiego organizujemy, nie wahał się 5 minut. Od razu zgodził się przyjechać. Dziękuję. Były wojny religijne, zabijano się w imię różnych wartości. Natomiast Kresy i Pany wysyłają do obozów koncentracyjnych, pacyfikując wsiech, mordując inteligencję polską. Druk powstanie zbrodniczych organizacji ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej armii powstańczej, która za